nikt nie odpowie na to pytanie lepiej niż Sebastian Szczęsny. Dzień dobry. Skąd wziąć śnieg, kiedy mamy taką aurę i lato właściwie dopiero się skończyło? To był odwieczny problem organizatorów tych zawodów, które inaugurowały Puchar Świata w skokach narciarskich. W związku z czym najpierw był Kusamo, a więc te wyprawy na daleką północ, no ale Kusamo czy też Ruka to miejsce, które było bardzo kapryśne pogodowo. Hulające wiatry powodowały, że niestety nie można było najczęściej tam przeprowadzić sprawnie tego konkursu i to wszystko się jakoś wysypywało. Później był Klingenthal, które gromadziło śnieg przez cały rok, magazynowało w lesie, ale w końcu pojawiły się fabryki śniegu i taka fabryka śniegu, którą właśnie możemy obserwować. Ta fabryka stoi już tak, w Wiśle? To jest fabryka, która stoi w Wiśle. W ten sposób produkowany jest śnieg, system AWS, a więc All Weather Snow. Jest to fabryka, która jest w stanie, proszę sobie wyobrazić, wyprodukować śnieg w temperaturze nawet do 30 stopni Celsjusza. Czyli nawet w lecie. Nawet w lecie. I tak są, w ten sposób ten śnieg jest produkowany i już od dłuższego czasu pokrywana jest skocznia Wiśle Malince białym śniegiem. Co to jest w ogóle za śnieg? Okazuje się, że jest to technologia mrożenia wody. Ta zamrożona woda potem jest specjalnie mielona, w zasadzie już ten śnieg zamrożony jest specjalnie mielony i odpowiednio wysuszany. W normalnym przypadku, kiedy mamy armatkę śnieżną, jeden metr sześcienny waży około 450 kg. W tym przypadku, przy takiej produkcji, ten śnieg waży około 600 kg. Znakomicie trzyma się powierzchni, na którą jest w tym momencie ze skoku, na którą jest produkowany i taka produkcja śniegu gwarantuje, czy też daje szansę i nadzieję, tak jak w zeszłym roku, że te zawody, mimo niesprzyjające, jeżeli chodzi o zimę aury, się odbędą. A w zeszłym roku organizatorzy mieli jednak spore problemy, bo to był taki debiutancki sezon, jeżeli chodzi o Wiśle, z przygotowaniem skoczni. W tym roku wnioski z tych zeszłorocznych prób zostały wyciągnięte i ma być już dużo lepiej. Brawo, Wisła. Mamy wyżej ten śnieg na 90 metrze już, czyli już się łatwiej będzie go rozprowadzać i szybciej. Po drugie, no nie chcemy powtórzyć błędu, kiedy wyprodukowano go nadmiar i trzeba go było wywozić, co powoduje koszty. Na dzień dzisiejszy według wskazań pewnych manometrów mamy około 1300 kubików, a potrzebujemy 1600 metrów sześciennych, żeby pokryć tą skocznię zgodnie z regulaminem na całej jej rozpiętości warstwą 30 cm. Tutaj jest ważna rzecz, o której wspomniał prezes, dyrektor skoczni Wiśle Malince Andrzej Wąsowicz. Wymogi FIS-u, a więc Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, określają wszystko. Jaka ma być grubość śniegu? Jak ten śnieg ma być ubity, przygotowany? Faktycznie, ubiegłoroczny problem był taki, że ten śnieg nie trzymał się ze skoku. On zsuwał się po ze skoku. W tym roku troszeczkę zmieniono jak gdyby sposób naśnieżania. Od góry zaczyna to być naśnieżane i to, o czym wspominał dyrektor obiektu, ten śnieg już jest. Niewiele go brakuje. 1300 kubików, a więc tych metrów sześciennych zostało już nastrzelane, brakuje około 300. Do pracy ruszy ratrak, który będzie to wszystko rozprowadzał. Śnieg będzie się trzymał podłoża, oczywiście te wszystkie, tak jak mówię, te wnioski zostały wyciągnięte. To są zdjęcia w tej chwili z Wisły. Tyle śniegu już jest przygotowane. Śnieg jest składowany w przejściu między zeskokiem a przeciwstokiem, bowiem to miejsce gwarantuje, że ten śnieg tam nie będzie się topił podczas nasłonecznienia i dzięki temu można go tam trzymać stosunkowo długo, przykryty specjalną plandeką, która odbija światło słoneczne, dodatkowo również termiczną, która chłodzi ten śnieg pod spodem. To przygotowane, ratraki już ruszają w Wiśle po to, żeby te pierwsze warstwy powoli, powoli zacząć rozgarniać. No, wszystko ma być odpowiednio przygotowane. Pojawia się pytanie teraz, jak długo jeszcze będą śnieżyć w Wiśle, jak długo jeszcze ta aparatura cała będzie funkcjonowała do tego, by pokryć cały zespół. Kogo to zapytać? No, oczywiście chyba najlepiej tylko i wyłącznie dyrektora tego obiektu, a więc Andrzeja Wąsowicza. No to posłuchajmy. Jasne. Myślę, że jeszcze tydzień śnieżenia, bo chcemy też zgromadzić pewną rezerwę na ewentualność, gdyby się warunki pogodowe pogorszyły. A skocznia ma być gotowa na zawody, z tym, że już dziś się spotkałem z Adamem Małyszem i przymierzamy się do tego, żeby w dniach 7-8 uruchomić tą skocznię wcześniej. Dla nas też jest to ważny etap, żeby ją przetestować, żeby była idealnie przygotowana na zawody. Słyszeliśmy? Kluczowe słowa. Rozmawiałem z Adamem Małyszem. Chodzi o to, żeby uruchomić te skocznie 7-8, chcemy przetestować. Jak ćwierkają wiślańskie wróble, chodzi o to, żeby 7-8 już nasza kadra, podopieczni Stefana Horngachera, pojawili się na tym obiekcie w Wiśle.
tam oddali pierwsze skoki, tam potrenowali właśnie, przeszli na śnieg, tam potrenowali, by odpowiednio przygotować się do tej inauguracji, bo wiemy, że Wisła Zakopana, więc te miasta nasze to jest niezwykle ważny punkt na mapie naszych skoczków. A po Wiśle w tym sezonie mamy Rukę, potem mamy Niżny Tagił, Titis Neustadt, Engelberg Święta i potem turniej czterech skoczni i będzie się działo. Sebastian Szczęsny, bardzo dziękuję.